Cześć, witam wszystkich miłośników pszczelarstwa amatorskiego w Stanach Zjednoczonych. Spotykamy się kolejny raz przy moich ulach, żeby zobaczyć, co się dzieje. Chciałem się z Wami podzielić krótką historią, której, myślę, żaden pszczelarz nie chciałby przeżyć. Otóż kilka dni temu, kiedy byłem tutaj przy ulach, oczywiście z własnej głupoty, nie miałem ze sobą żadnego kapelusza ani żadnego ubrania ochronnego i chciałem zobaczyć, co się dzieje w moich ulach. Podszedłem sobie i przyglądałem się moim pszczołom. Na nieszczęście jedna z nich gdzieś mi się zaplątała pod czapką i urządliła mnie tutaj powyżej oka. No i niestety stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Doznałem lekkiego szoku anafilaktycznego i wylądowałem w szpitalu na pogotowiu poprzez to pszczele urządzenie, urządlenie. Dostałem w szpitalu epinefrynę i całą masę leków przeciw uczuleniom, przez co po prostu byłem jak zbity pies. Czułem się strasznie po tej wizycie. Spędziłem na pogotowiu 5 godzin, gdzie obserwowano mnie, czy nic mi się nie stanie. No nie było ciekawie, było dosyć strasznie. Czułem się fatalnie. No ale teraz już wiem, że z pszczołami nie ma żartów. Nawet jeśli się hoduje pszczoły, trzeba uważać, co się przy nich robi i jak się przy nich robi. Oczywiście lekarz przepisał mi EpiPen, który muszę nosić ze sobą za każdym razem, kiedy zbliżam się do moich pszczół. Potem sam do siebie śmiałem się, że pszczoły nie poznały mnie z brodą po prostu, ale to oczywiście w ramach żartu tylko. Dlatego teraz muszę więcej uważać. Oczywiście nie poddam się, pszczoły będę dalej trzymał, mimo że być może jestem alergiczny na pszczeli jad, co może być prawdą, a może nie. To raz się zdarzy, raz się może nie zdarzyć. W każdym razie muszę bardziej uważać, oczywiście ubierać się odpowiednio, zakładać odzież ochronną, żeby chronić się przed ewentualnymi ukąszeniami. No i oczywiście, żono moja, mam rękawice i będę je zakładał za każdym razem, kiedy do pszczół przychodzę, chociaż nie jestem tego zwolennikiem. Zobaczymy, jak mi to pójdzie z tymi rękawicami. Tak więc przestrzegam wszystkich pszczelarzy, którzy zbyt pochopnie podchodzą do pszczelarzenia. Uważajcie na siebie, uważajcie, co robicie. Na moim przykładzie się tego nauczycie. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od ula pomarańczowego, żeby zobaczyć, co tutaj słychać. Nadziei chyba na miód nie ma już tym razem. To już widzę, bo odbudowa idzie bardzo wolno, więc nie wiem, czy będzie sens zakładania nadstawki dla tego ula, bo wszystkie ramki w górnym korpusie wyglądają podobnie, więc chyba to już jest moment, kiedy trzeba zdecydować o tym, że ul zostanie zakarmiony. Pozostawię go jeszcze przez kilka tygodni bez nadstawki, bo z tego, co widzę, wszystkie ramki są bardzo lekkie. Właściwie nic nie ma w tych ramkach. Słyszałem od wielu pszczelarzy w okolicy, że w tym roku jakoś dziwnie mało miodu jest. Nie wiem, to jest chyba związane z pogodą, albo
No, większość ramek jest nieodbudowana w górnym korpusie. Po prostu ten korpus tylko tak sobie tutaj stoi na górze. Pszczoły prawie nic w nim nie robią. Zobaczymy, co się dzieje w dolnym. Tu sytuacja jest trochę lepsza. No ale też nie widać, żeby były jakieś postępy. Prawdopodobnie pszczoły noszą miód tylko dla siebie. Oczywista sprawa, chcą się zabezpieczyć na zimę. Już widzę, że praca w rękawicach mi nie leży. Jest to bardzo niewygodne. No ale cóż, musiałem to sprawdzić. Ramki są odbudowane w większości, ale są puste. Nic w nich nie ma. Absolutnie. Nawet te na środku są w ogóle nieodbudowane. Zobaczę tą z brzegu może. Tutaj coś jest. Z jednej strony jest odbudowana, z drugiej jest pusta. Nic. Nic. Tu nawet pusta jest absolutnie. Z tej strony odbudowana. Zobaczymy. Zobaczę chociaż, czy jest czerw, czy są jajka. Bo jeśli nie ma absolutnie pożytku, to może matka przestała nawet czerwić. Jest jakaś przerwa w czerwieniu. Tutaj nic. No jest mi bardzo niewygodnie wyciągać te ramki w tych rękawicach. No tutaj jest czerw. Jest czerw młody. Wygryzający się również. Czyli wszystko jest w normie. Młode pszczoły się wciąż pojawiają. Może nie ma ich aż tak dużo. Nie wiem, czy nie będę musiał zmniejszyć tego gniazda na zimę. No tutaj są jajka, cała ramka jajek. Piękna. Tutaj już są larwy, też są jajka. Jest dobrze. No minus tylko taki, że nie ma absolutnie miodu w środku. Nie wiem dlaczego. Ale potwierdza się to, co mówią inni pszczelarzy tutaj w okolicy. Że po prostu nie ma miodu w ulach. Nie no, strasznie mi to idzie w tych rękawicach, naprawdę, to jest... O, nieprzyzwyczajony jestem absolutnie. Tu jest ramka z czerwiem. Druga też. No nic, nie będę już tego tutaj przewracał. Sytuacja jest dobra. No może tylko poza tym, że są słabe zapasy, ale wciąż jest u nas pożytek, wciąż jest nawłoć, kwitnie nawłoć, wciąż są inne kwiaty,
Moje pszczoły znajdują się w pobliżu bagien, więc może na bagnach jeszcze są jakieś kwiaty. Mam nadzieję zresztą. Więc wszystko wskazuje na to, że coś tam jeszcze przynoszą, ale tylko na własny pożytek. No, nie będę dalej zaglądał, ponieważ nie chcę ich za bardzo tutaj denerwować. Ale jeszcze spojrzę tylko szybciutko tak na dół, do pierwszego korpusu. Czy nie ma tych paskudnych chrząszczy, które tutaj są straszną plagą. Zżerają wszystko, co w ulu się znajduje. Nie wygląda to na to, żeby tutaj coś było nie tak, więc zamykam. To również przejdziemy do kolejnego ula. Jeśli w tym środkowym ulu sytuacja będzie na tyle zła, że będzie coraz mniej pszczół i będę widział, że rzeczywiście ten ul no, nie poradzi sobie przetrwać zimy, to będę musiał go złączyć z tym ulikiem, który jest w lesie, który jakoś tam żyje, ale jak już widzę, jest marnie, nie idzie absolutnie odbudowa, prawie w ogóle, jest absolutna tragedia, nic się tutaj nie dzieje. Tu chyba nawet jakieś paskudztwo się zalęgło. Tak, to są te chrząszcze, które, nie wiem, chrząszcze, co ja mówię, chrząszcze właściwie, które po prostu no, zżerają cały ul, więc wszystko idzie w podstawkę. Muszę wyciągnąć wszystkie ramki, które są zarażone. Te chrząszcze to jest paskudna rzecz, bo one potrafią zjeść wszystko w ulu. Wszystko jak leci. Miód, pyłek, wosk, co tylko się w ulu znajduje. Tutaj nic nie ruszone, ale i tak będę musiał to powyjmować. Straszne są te robale. Właściwie to chyba wyjmę cały ten korpus, bo skoro ten korpus na samym dole jest taki zakażony, to zostawię tylko ten górny. A to, co tutaj jest na górze,
Może posłuży pszczołom do odbudowy. Nic, nic nie ma w tym korpusie, nic kompletnie. Na dole są tylko larwy tych chrząszczy. Których muszę się pozbyć. No nie wygląda to najlepiej. No ale co zrobić? Muszę jakoś temu zaradzić. No niestety Ulten nie poradził sobie w tej sytuacji, kiedy najpierw miał znoszące jajka robotnice, potem wymieniałem matkę i wszystko po kolei się w tym ulu tak działo źle, że no jestem zmuszony zmniejszyć ten ul do jednego korpusu, mając nadzieję, że coś to pomoże, że mniejsze gniazdo wesprze te pszczoły, żeby się jakoś odbudowały. No a jeśli nie, to tak jak wspomniałem wcześniej, wezmę ten ulik, który jest w lesie, który tam się jakoś powoli rozwija i połączę te pszczoły tutaj razem z tym ulem, żeby stworzyły jedną rodzinę i w ten sposób może jakoś przezimują. No i ostatni ul, ten w mojej opinii najlepszy. Jak on tutaj sobie radzi, za chwilę to zobaczymy. Największa aktywność jest w tym ulu. Patrząc z zewnątrz. Więc naprawdę musi sobie dobrze radzić. Z tego co tu widzę, rzeczywiście robota idzie dobrze. Jest mnóstwo czerwiu na ramkach. Muszę wyciągnąć którąś, żeby się dostać i zobaczyć dalej. Pozaklejane wszystko fest. Pszczoły pracują intensywnie. Tutaj zaczęła się odbudowa. Jest jedna ramka jakaś zmutowana z miodem. Za chwilę ją pokażę. Nie wiem dlaczego pszczoły mają do dyspozycji tyle ramek, a pakują miód tylko do jednej.
Proszę bardzo, to jest ramka zapakowana z jednej strony miodem. Właściwie cała jest zasypana nektarem. No bardzo ładnie. Poza tym tylko, że tak jak wspomniałem w poprzednich tutaj ulach, odbudowa absolutnie nie idzie. Miód jest tylko na jednej ramce. Tutaj może jest troszeczkę nektaru, ale tak nic poza tym. Zaraz zobaczymy dalej. Naprawdę nienawidzę tych rękawic. To jest straszne. Okropne. Praca w tych rękawicach jest męczarnią dla mnie. Jak widzę, na niektórych ramkach odbudowa się zaczęła, jest już nektar w niektórych miejscach. No ale też, mimo że ten ul jest najsilniejszy z moich rodzin, no to jednak nie pracuje tak szybko, żeby jeszcze była możliwa nadstawka tutaj do tego ula. No, tu jest piękna ramka czerwiu. Widzę, że pszczoły karmią larwy. Czyli radzą sobie dobrze. Ok, zostawiam to. Ponieważ nie będę w stanie założyć im nadstawki, znaczy no, ja jestem w stanie im założyć nadstawkę, ale on nie będzie w stanie jej odbudować. Muszę zamknąć ten ul. No i cóż, pozostaje mi jeszcze poczekać z tydzień, dwa. Jeśli nic się nie zmieni, to w tym roku miodu nie będzie dla pszczelarza. A trzeba będzie zacząć zakarmianie, żeby pszczoły w przyszłym roku ruszyły pełną parą do pracy. Tak więc, jak widzieliście, EpiPen nie był potrzebny. Udało mi się przetrwać przegląd dzisiejszy, ale wciąż muszę uważać. To jest niedobre. Nie lubię tego. Rękawice utrudniają mi strasznie pracę. Chyba że znajdę jakieś inne, które mi nie będą aż tak bardzo przeszkadzały. Co do pszczół, sami widzieliście. Już w tej chwili praktycznie straciłem nadzieję na to, żeby założyć nadstawki
żeby pszczoły naznosiły trochę miodu jeszcze w tym roku, więc za tydzień, dwa prawdopodobnie będę musiał rozpocząć zakarmianie tych pszczół na zimę i jeśli będzie taka potrzeba, zmienić konfigurację gniazd, szczególnie w tym środkowym, którego gniazdo dzisiaj zmniejszyłem z powodu zarażenia larwami chrząszcza, który tutaj jest straszliwą plagą. Nie pamiętam jego nazwy właściwie. No i cóż, będę musiał prawdopodobnie połączyć ten mały ulik teraz z tym ulikiem, który znajduje się w lesie. Tamten przy okazji sprawdzę również. I będę musiał je połączyć razem, żeby stworzyć jedną rodzinę, żeby ten ul przeżył przez zimę. Mam nadzieję, że uda mu się to. Dwa sąsiednie zewnętrzne ule radzą sobie dobrze. Pracują tak jak zawsze. Jeden jest troszeczkę większy, rodzina jest większa. Drugi trochę mniejszy. Ale myślę, że obydwa sobie bardzo dobrze poradzą. Mam taką nadzieję z przezimowaniem. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Cześć!